Odwyk, odcinek 21. Dobry, dobry, 18.05 wybiła na zegarze moim dzisiaj jest, który dziś jest i w ogóle co dziś jest, wtorek, 17 kwietnia i ja witam Martin wszystkich dzisiaj w tym świeżym dniu pięknym, 20 ileś stopni chyba jest już, wow, wiosna, ale fajnie, a tymczasem się dowiedziałem, że na przykład w Nowym Jorku, w New Jersey i gdzieś tam na wschodzie jest śnieżyca, zamieć śnieżna. Śnieg zasypał ulice i samochody i wszystko jeszcze dalej śnieży i mają stan wyjątkowy. A tutaj jest lato. Świat jest dziwny. Coraz dziwniejszy. No. W ostatnim odcinku było coś na temat świąt, ale to nie wywołało żadnej dyskusji. Za to wywołało dyskusję to, co powiedziałem na koniec odcinka, o tym, że nadmieniłem tak, że do nieba się wchodzi nie za zasługi, tylko właśnie za darmo, za nic. To nie jest jakaś nagroda. Tak naprawdę żadnej nagrody nie ma. Niebo to nie jest nagroda za to, że się dobrze żyło. No bo tak wynika z Biblii. Ja już myślałem, że o tym mówiłem kiedyś w którymś odcinku, ale możliwe, że nie mówiłem. To trochę dziwne, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy, a ja jakoś czekałem już 20 odcinków, jeszcze o tym nie powiedziałem. No to powiem, ale nie w tym, tylko w innym odcinku, bo dzisiaj... Aha, a jeżeli chcecie coś porozmawiać o tym, czy poczytać, to jest cała kupa komentarzy. Bardzo dużo wyszło, 27 komentarzy do ostatniego odcinka. No, fajnie, ludzie zaczęli się jakoś, no, inicjatywę przejawiają, czy coś. No, znaczy z tych 27 to chyba dosyć dużo to ja odpisywałem, ale i tak dużo ludzi było. I czytało, i komentowało, i fajnie, w ogóle podoba mi się to. No, i dlatego nagrywam dalej, bo jestem bardzo zachęcony do tego, żeby nagrywać. A poza tym wydarzyło się dziś, news dnia, dziś czy wczoraj? Wczoraj nastąpiło wydarzenie pod tytułem masakra na uniwersytecie, a dokładnie na kampusie w stanie Virginia, gdzie jakiś koleś przyszedł do akademika, czy tam do takiego miejsca, gdzie sobie mieszkają studenci i zastrzelił swoją dziewczynę chyba, bo ją nakrył, zdaje się, że z jakimś innym gościem, jego też zastrzelił, a potem odbiło mu kompletnie i zaczął chodzić po całym tym kampusie przez 2 godziny i strzelać po kolei do wszystkich, znaczy do wszystkich, do tych, których spotkał, i w ten sposób zabił 30 osób następnych. No i zanim policja przyjechała, zanim znaleźli go, zanim się dowiedzieli, co się w ogóle dzieje, no to on tyle ludzi zabił. I teraz jest wielka dyskusja na ten temat i dosyć dużo ludzi postuluje, żeby zaostrzyć przepisy kontrolujące posiadanie broni. I to wywołało moją reakcję wielką, bo ja zupełnie nie rozumiem, skąd taki wniosek. Ale chciałem o tym powiedzieć z punktu widzenia chrześcijanina. Jak się ma chrześcijanin odnosić do przemocy i do używania siły, i do posiadania broni, i do kary śmierci przy okazji, i do w ogóle wszystkiego, co się wiąże z przemocą jednego człowieka względem drugiego. No i ja powiem, co ja o tym myślę, a każdy może myśleć, co mu się podoba, ale ja dla odmiany dam jakieś argumenty, przedstawię za tym, dlaczego tak myślę, a nie inaczej. No, to zacznijmy od tego, że jest napisane oczywiście nie zabijaj w Starym Testamencie. Mam tu pod ręką Biblię, ale nie chcę mi się otwierać, no bo każdy wie. Zresztą był odcinek o 10 przykazaniach i mówiłem o tym, że tam jest też napisane nie zabijaj. Tak naprawdę to tam jest napisane nie morduj, nie morduj. No, więc wiadomo już, że Bóg nie chce, żebyśmy mordowali ogólnie każdy człowiek, każdego drugiego człowieka. Bo właśnie, a propos, bo często ludzie jakoś tak wybiórczo stosują przykazania. Czyli na przykład, jak jest morderca skazany na karę śmierci za zabójstwo 10 osób, to tacy ludzie, którzy myślą, że są chrześcijanami i mówią mądrze, przychodzą i mówią, Biblia mówi nie zabijaj, więc nie wolno go na krześle elektrycznym usmażyć, bo Biblia mówi nie zabijaj.
No i to jest właśnie wybiórcze stosowanie Biblii. Bo nie zabijaj, oczywiście, należy zastosować względem tego mordercy, ale on względem innych już nie musi. On może zabijać, bo on nie jest chrześcijaninem. Czyli on niech wyrżnie ile tam chce osób, a my go nie możemy zabić. Nie możemy, bo do nas jest nie zabijaj, a to znaczy, że nie zabijaj morderców. A nie, że nie zabijaj, będąc mordercą. No tak wynika dziwnie z tego rozumowania, że ludzie jakoś przegapiają taki dosyć istotny fakt, że on wcześniej zabił 10 osób. No taki nieistotny. Porozmawiajmy o tym, żeby jego nie zabić, bo on tu jest tym biednym. A tamci, co ich zabił, no to już nie żyją, to wszystko jedno, nie? A Biblia ma trochę inne zdanie na ten temat i jako rzecznik, samozwańczy rzecznik Biblii, zacytuję, co mówi na ten temat Stary Testament, Księgi Mojżeszowe, pierwsze, Tora. Tak, druga księga Mojżeszowa mówi na przykład odtąd, od 21 rozdziału, mówi 20, tak? Dobrze mówię. No mówi tak, jeżeli dwaj mężowie się biją, leją się, tłuką się, mordą, a przy tym uderzą kobietę brzemienną, czyli w ciąży, tak, że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców. Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie. Oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec. No. I właśnie. O tym głównie mówią, takie tego typu zasady są zawarte w Starym Testamencie, w pierwszych 5 księgach mojżeszowych, od drugiej powiedzmy do 5. Więc jeżeli ktoś nie wie tak naprawdę, jakie zasady wyznaczył Bóg dla swoich ludzi, no żeby obowiązywały w kraju, no to dobrze jest przeczytać, bo ludzie myślą, że jest tylko 10 przykazań w Biblii, a tymczasem no to też jest przykazanie, znaczy tam, no, tam są bardziej konkretniejsze. To jest takie sposób rozsądzania spraw. O, i stąd się wzięło to oko za oko. Ale oko za oko występuje też w trzeciej księdze mojżeszowej. I tam jest na przykład napisane dalej, że kto zabije człowieka, poniesie śmierć. Cytat z Biblii. A kto zabije zwierzę, zapłaci za nie zwierzę za zwierzę. A jeżeli kto okaleczy swego bliźniego, uczyni mu się tak, jak sam uczynił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Jak okaleczył człowieka, tak mu będzie oddane. No właśnie. Kto zabije zwierzę, zapłaci za nie, a kto zabije człowieka, poniesie śmierć. Koniec cytatu. I jeszcze z 5 jest o tym oku. O oku, o, tu jest ważne i ciekawe. Bo jest napisane, że jeżeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek, oskarżając go o przestępstwo, no co ostatnio się w Polsce zdarza często, to staną obaj ci mężowie, którzy mają spór przed panem, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie. I jeżeli okaże się, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. I wytępisz zło spośród siebie. A pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród ciebie. Oko twoje nie ulituje się. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. No, takie dosyć proste zasady, nie? Wiadomo. Tak jak on chciał zrobić, tak się jemu staje. No, to jest intuicyjnie, człowiek każdy czuje, że to jest sprawiedliwe. No to jest, człowieku raduje się dusza, kiedy widzi, że przychodzi jakiś typ, oskarża jakiegoś drugiego o coś, bo, nie wiem, bo chce jego pieniądze czy coś i kłamie w żywe oczy i potem się nagle okazuje, że on kłamał i sędzia mu robi dokładnie to, co on sam chciał. No przecież to cieszy człowieka, no. Ja nie wiem, czy to jest złe, czy dobre, że człowiek się cieszy, jak tak się dzieje. Ale się zdrowy człowiek, sprawiedliwy człowiek, uczciwy człowiek się naprawdę cieszy, jak się winnych karze. No, bo to jest sprawiedliwość, którą każdy człowiek ma w sobie, niezależnie od religii, od wyznania, kultury. Jest coś takiego, że jeżeli ktoś chciał zrobić zło, albo zrobił zło, nie wiem, że chciał, tylko zrobił coś złego i jego się ukarze, to ludzie czują, że jest sprawiedliwość na tym świecie. O. I teraz ludzie argumentują tak, że przyszedł Jezus i wywrócił to wszystko do góry nogami. I mówi, że to już jest nieważne i już nie będzie tego sprawiedliwości, bo mówi tak. Cytuję znów z Mateusza Ewangelii, mówi, Jezus mówi tak. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Słyszeliście, bo ja mówiłem przed chwilą. Jezus mówi, a ja wam powiadam, tu w tym podcaście Odwyk, nie sprzeciwiajcie się złemu. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto się chce z tobą procesować i zabrać ci szatę, kurtkę skórzaną albo buty Nike, zostaw i płaszcz. No, albo jak ci chce zabrać
Pendrive'a to zostaw mu i laptopa. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę do Tesco, idź z nim i dwie do Żanta. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się i daj mu kredyt mieszkaniowy za darmo. I teraz należy to naprawdę przeczytać uważnie to, co on powiedział, a nie wciskać Jezusowi ciemnotę, że powiedział co innego niż powiedział. Po pierwsze, Jezus nigdzie nie powiedział, że już nie ma teraz oko za oko, ząb za ząb. Nie powiedział też nigdzie, że ta zasada jest zła. Nie powiedział, że jest niesprawiedliwa i nie powiedział, żeby tak nie robić. On powiedział, żeby robić lepiej. On nie mówił, że tego robić nie wolno. Powiedział, róbcie coś lepszego. Powiedział, nie sprzeciwiajcie się złemu. Jeśli ciebie ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Temu, kto od ciebie chce zabrać, albo od ciebie przymusza, albo się z tobą procesuje, to mu daruj. Ty. Inaczej mówiąc, Jezus powiedział, zrzeknij się swojego prawa do sprawiedliwości. I to podsumowuje wszystko, co Jezus tu powiedział. I nie należy naprawdę wciskać ciemnoty sobie i innym i mówić, że Jezus zniósł prawo, bo niczego nie zniósł. On ci tylko doradzał, albo chciał od ciebie, żebyś ty się zrzekł swoich praw. I teraz przychodzi człowiek i mówi, że na podstawie tego, że jak jest morderca i kogoś zabił, to trzeba mu darować, bo tak Jezus powiedział. No, Jezus tak nie powiedział. Gdzie tak Jezus powiedział? Jezus mówił, że jeżeli tobie coś się stanie, jeżeli tobie złamią rękę, to ty nie łam ręki temu drugiemu, chociaż masz prawo według Boga. Jeżeli tobie ukradnie 500 zł, to nie zabieraj mu 500 zł, chociaż masz prawo, ale nie zabieraj. Tak mówi Jezus. Tak mówi. A nie, że jeżeli facet zabił 10 osób, to ty w imieniu tych 10 osób albo rodzin tych 10 osób masz mu wybaczyć, bo co to ma być w ogóle? Albo ty masz iść do tych rodzin i powiedzieć, macie mu przebaczyć, bo Jezus kazał. Oni się powiedzą, idź do diabła, co cię to obchodzi? To nam przez rodziny albo moją córkę zabili, a czego ty chcesz ode mnie? Odpierdziel się, powiedzą. I będą mieli jak najbardziej rację. Może oprócz używania brzydkich słów. Ale przypuszczam, że użyją gorszych dużo, więc nie przejmujcie się tym, że ja tak mówię. Ważne jest to, co mówię, treść. A treść jest taka, że ty nie masz prawa dysponować przebaczeniem kogoś innego, ani jego zmuszać do tego, żeby mu przebaczył. Powinieneś stosować zasady sprawiedliwości. A jeżeli względem ciebie ktoś jakąś krzywdę wyrządza, to daruj mu, jeżeli chcesz posłuchać tego, co mówił Jezus. Ale nie musisz. To jest twoje prawo, a nie obowiązek. Obowiązkiem jest postępować sprawiedliwie. A twoje prawo, możliwość, to jest darowanie krzywdy, którą tobie wyrządzili. Jezus nigdzie nie mówił, że jeżeli widzisz, że ktoś bije kobietę, że próbuje ją zgwałcić, to daruj mu i zostaw ją i idź sobie. I jeszcze powiedz temu, kto gwałci Ewangelię, jak już skończy ją gwałcić. Albo możesz też w trakcie powiedzieć. No bez przesady, ludzie, pomyślcie chwilę. W ogóle to mi wpienia najbardziej już od lat wielu i wydalę to z siebie, bo muszę. Bo też wiem, że wielu z was też ma takie wrażenie, że w wielu kościołach, zwłaszcza w tym głównym, popularnym, zwłaszcza miłośnicy pewnego radia, wydaje się, że chrześcijanami, albo przynajmniej tymi, którzy chodzą do kościoła, zostają sami idioci, albo ludzie, którzy zamienili rozum na posłuszeństwo i uważają, że jeżeli znaleźli sobie guru jakiegoś, pastora na przykład, w przypadku kościołów protestanckich księdza redemptorystę, w przypadku katolickiego odłamu, no katolicyzm, jakiejś tam grupy niażne, no znajdą sobie jakiegoś faceta i słuchają wszystko, co on mówi. Albo mnie. Jak przyjdzie, jak się dowiem, że ktoś z was cytuje mnie kompletnie bezkrytycznie, nawet jak jakąś głupotę palnę, ale mnie cytuje i mówię, Martin tak powiedział, to musi tak być, to dam w pysk. Dokładnie. I nie będę się naprawdę przejmował tym, że Jezus powiedział, żeby nie dawać w pysk, bo dam w pysk dla twojego własnego dobra, kopnę cię tak, aż przestaniesz gadać, że kogoś należy słuchać bezkrytycznie, bo jest autorytetem. Nie. Nie należy. Należy myśleć. Nigdzie Jezus nie zachęcał do tego, żeby podchodzić bezmyślnie do życia i robić to, co ci ktoś mówi, nie zastanawiając się w ogóle nad tym. Co to za koncepcja jest chora? Bo naprawdę, ludzie nie potrafią w kościołach myśleć już samodzielnie, no użyć rozumu. Jeżeli jest jakaś sytuacja bardziej skomplikowana niż to, że ktoś ci krowę ukradnie, albo że jeżeli odkręcisz wodę, to się leje woda, odkręcisz kran, to się leje woda, to już nie potrafią zrozumieć, jakie są konsekwencje tego, co robią. Na przykład, ludzie twierdzą, że jeżeli zabronimy wszystkim mieć broń, to
wyeliminujemy zło. No i co? No to jest bardzo szczytna idea naprawdę i myślę, że się sprawdzi pod jednym warunkiem, że potrafisz dotrzeć do wszystkich 6 miliardów ludzi i zabrać każdemu jednemu z nich broń. No jeżeli potrafisz, to to jest wspaniały pomysł. Ale to mniej więcej brzmi tak, jakby wszystkie kraje nagle stwierdziły, że likwidują wszystkie armie i każdą broń po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. To zlikwidują całe armie i powiedzmy jeden kraj się nie zgodzi. No to zastanówcie się, jakie będą tego konsekwencje. Bo oczywiście wszystkie te kraje bardzo szczytnie i szlachetnie rozbroją się w imię bezpieczeństwa, a potem przyjdzie jakiś jeden kraj malutki, który się nie rozbroi i przyjdzie i wyszczela tych wszystkich i no może świat będzie od tego lepszy, bo im mniej głupoty, tym lepiej ogólnie. Ale dużo ludzi na tym ucierpi. I tak zwykle jest, że na bezmyślności cierpią ludzie i to przeważnie ci najprostsi. Ale też ci najprości ludzie często tą głupotą doprowadzają do tego, że się dzieje tak, jak się dzieje. Jeżeli zlikwidujemy broń, to jedną z konsekwencji tego będzie to, że nikt nie będzie miał broni oprócz wariatów, morderców, bandziorów, mafiozów, szaleńców i ludzi, którzy ogólnie olewają prawo i nie interesuje ich zdobywanie pozwolenia, tylko idą sobie na lewo nielegalnie kupić kałasznikowa. No i oczywiście możemy wszyscy, cała reszta uczciwych ludzi w miarę sensownych, porządnych się rozbroić i w ogóle zlikwidujmy też policję, bo skoro broń jest zła sama z siebie, to czemu policja ma mieć broń? No też zabrać im tą broń, no bo broń jest zła, no to ciach, wszyscy, jak wszyscy to wszyscy, babcia też. I tylko ten facet, który przyszedł, skombinuje sobie broń na lewo, bo jemu nie zależy naprawdę. Jak on chce wymordować ludzi, to naprawdę nie będzie się przejmował, że nie ma pozwolenia na broń, którą ma zamiar i zabić kogo tylko spotka. No i zresztą, jeżeli nawet zabronimy mu mieć broń, no to on sobie zrobi bombę z czegoś, bo to jest w sumie dużo łatwiejsze do dostania teraz. Z paru tylko powszechnie dostępnych środków można spokojnie zrobić sobie środek wybuchowy. Ludzie, myślcie. I zwłaszcza mówię do chrześcijan. No bo odsetek idiotów jest naprawdę mniej więcej równomierny w społeczeństwie, ale wśród chrześcijan jest jakiś dziwnie większy. To są bardzo mili ludzie i bardzo przyjaźni i ogólnie dobrze postępujący. Ale to są ludzie niemyślący zupełnie, a niemyślenie można zrobić większą krzywdę i zwykle się robi większą krzywdę niż niebyciem takim dobrym bezpośrednio, gościnnym, uprzejmym, uśmiechniętym. Ja bym naprawdę wolał, żeby większość ludzi, chrześcijan, była zdrowo myśląca, ale nie uprzejma i nie uśmiechała się i nie zapraszała na obiad i nie rozdawała darmowych zup. Bo tym uczyni naprawdę więcej dobra, tym, że umie myśleć ta większość, niż tym, że będzie za darmo zupę dawać, przepraszam. Zupę, oczywiście. No, przepraszam, zagalopowałem się. Ale pomówmy jeszcze o tej przemocy. Czy chrześcijan powinien stosować przemoc? Czy w ogóle chrześcijanin powinien mieć broń? Ja mam broń, oczywiście. Mam broń ostrą, znaczy śrutową. Też jest ostra, ale jest dużo słabsza niż palna. Bo na tą broń nie trzeba mieć pozwolenia. I oczywiście mam tą broń i bardzo łatwo spotkać się z chrześcijanina, który kiedy się dowie, że mam broń, powie: Martin, jak możesz mieć broń, będąc chrześcijaninem? No powiem, normalnie idę sobie do sklepu i kupuję. Tak mogę mieć i przyczepiam sobie tutaj w kaburze do paska i noszę. To co za problem? A mówi: no, ale broń, jak chrześcijanin. A Jezus powiedział, żeby wszystkich kochać i żeby jak cię ktoś uderzy w prawy policzek, nastawić drugi. No tak, powiedział. I w większości sytuacji rzeczywiście należy się tego trzymać, jeżeli ktoś mówi, że chce iść za Jezusem, robić to, co on. Tak, ale w sytuacji, kiedy jesteś tam na tym uniwersytecie, wyobraź sobie teraz sytuację. Uwaga, będzie eksperyment, więc skup się teraz na parę sekund, bo trzeba będzie szybko myśleć. Jesteś na uniwersytecie albo na UJ-cie. Po prostu, na UJ-cie siedzisz sobie w akademiku, w jakimś tam Uniwersytet Jagielloński, taki obskurny, wstrętny, i tam jest dużo osób. I nagle słyszysz strzał. Parę strzałów na korytarzu. Więc oczywiście wszyscy wylatują na korytarz, patrzą, a tam jest jeden sfrustrowany koleś, który ma szaleństwo w oczach, wyciągnął broń i strzela.
I zastrzelił. Widzisz tam dwa trupy, więc oczywiście adrenalina wszystkim się rośnie. Nie wie, co robić, sparaliżowani strachem. Ale to trwa parę sekund, bo ten koleś chodzi teraz, idzie wzdłuż korytarza i idzie w twoją stronę. I teraz masz broń w plecaku, bo sobie nosisz. Masz swoją broń śrutową, kupiłeś. Co robisz? Jesteś chrześcijaninem. On idzie w twoją stronę. Idziesz po tą broń, wyciągasz ją, ręka ci się trzęsie, ale masz ją w ręce i nie wiesz, co robić. Zastanawiasz się, czy jestem chrześcijaninem, czy mam go zabić, czy nie mam go nie zabić. Tam leżą trupy. I masz 5 sekund zdecydować, czy strzelasz, czy nie. 5, 4, 3, 2, 1. Nie żyjesz. Za późno. No i teraz. Teraz już, skoro jesteś tylko samym ciałem astralnym, latasz na górze, widzisz swoje ciało, które tam pływa w krwi i widzisz dalej, co następuje. Ten człowiek, którego nie zastrzeliłeś w ramach obrony wartości chrześcijańskich, wystrzelał połowę ludzi, którzy z tobą byli w tym pokoju, dlatego że druga połowa zdążyła uciec. Po prostu podchodził i strzelał. I poszedł dalej i chodził tam długo, bo policja w Polsce przyjeżdża mniej więcej po 30 minutach. Bo zwykle są korki, zwykle im się nie chce, albo nie wierzą, albo muszą przejść przez tą całą biurokrację. No wiadomo, jak to zresztą, to eksperymentalnie mówię, po ilu przyjeżdżają. Ja raz do nich zadzwoniłem, to tyle to trwało. A potem jeszcze mi doradzili, że właściwie to czemu sobie sam nie poradziłem z tymi trzema kolesiami, którzy mnie tam wtedy opadli. No, jak im powiedziałem, że było trzech, to nie miałem, ale tylko trzech, to trzeba było samemu. No, więc na drugi raz tak chyba zrobię rzeczywiście. No, ale widzisz, że on zabił jeszcze sporo osób. Ale ty już się nie przejmujesz, bo ciebie to już nie dotyczy, bo ty już się będziesz rozliczał przed kim innym, niestety, już nie wrócisz. Ale tym, że nie zabiłeś tego gościa w ramach chrześcijańskiej postawy, no, spowodowałeś, że on zabił następnych parę osób. Gdybyś ty jego zabił, oni by przeżyli. To nie jest żadne gdybanie w tym momencie. To jest autentyczna historia, która się wydarzyła wczoraj. W Virginii. Gość zastrzelił 30 osób. Uniwersytet w stanie Virginia, tamten uniwersytet ma absolutny zakaz wnoszenia broni na teren kampusu. Tam nikt nie miał broni. A jeden facet wziął i powiedział, a mam gdzieś to prawo, że nie można mieć broni i wniósł. W związku z czym chodził i strzelał. I teraz ty postulujesz, że należy wprowadzić jeszcze większy zakaz posiadania broni. No po co? Przecież i tak już nikt nie miał broni na tym uniwersytecie. Tam nie wolno mieć broni, nigdy jej nie miał. Dlatego facet mógł spokojnie strzelać do wszystkich. Trzeba naprawdę myśleć i zastanowić się nad konsekwencjami tego, co się chce uzyskać. Bo naprawdę dobrze i po chrześcijańsku brzmi hasło: nie miejmy broni, broń jest zła. Tylko że w sytuacji, kiedy jest już ten koleś tam i strzela do ludzi, wtedy wybór masz tylko taki, czy uratujesz pozostałych ludzi, strzelając do tego człowieka, czy oni wszyscy zginą, bo będą bezbronni, bo ty swoją decyzją pozbawiłeś ich możliwości obrony. To wszystko ma dużo wspólnego z chrześcijaństwem. No ja to mówię jako, nie wiem, wam się wydaje, że teraz to jest jakiś podcast polityczno-społeczny, czy jakiś taki. Nie, nie. Ja mówię do chrześcijan. Bo my nie żyjemy w świecie, jaki wy sobie zbudowaliście w głowie, że jest tak pięknie i cudownie i że wszyscy ludzie są w zasadzie dobrzy, a mordercy się nawracają masowo, bo ich nie skazaliśmy na karę śmierci. I nie żyjemy w świecie, w którym z powodu tego, że 20 tysięcy osób na uniwersytecie nie ma broni, to żaden szaleniec z bronią się tam nie pojawi i nie zacznie strzelać do innych. To jest bezmyślność tych, którzy w ramach właśnie wartości chrześcijańskich i wizji, zupełnie nierealistycznej wizji świata, odebrali tym ludziom możliwość bronienia się i potraktowali ich jak takie bezmyślne, tępe owce, które są na łasce jednego faceta, który wie, czego chce, a chce ich pozabijać, bo ma dosyć życia, bo go zdradziła kobieta, dziewczyna i nikt się nie może bronić. Ja uważam, że chrześcijaństwo, żeby miało jakikolwiek sens i nie było tylko hipokryzją, musi się ustosunkować do tego życia, w którym jesteśmy tu i teraz. Do takich sytuacji, do prawdziwych sytuacji, a nie do wirtualnych, powymyślanych, jakichś scenariuszy takich bajkowych, jakichś dziwnych, utopijnych światów, które mamy w głowie. Nie, świat jest taki do dupy, naprawdę jest ogólnie do dupy, a ludzie wcale nie są tacy dobrzy i mogą robić bardzo dziwne różne rzeczy. Jeżeli ktoś dostanie w końcu świra i zeświruje i zacznie stosować przemoc do innych, to my nie mamy stosować prawa, że jak cię ktoś uderzy w prawy policzek, to nastaw lewy. Dlatego, że to nie twój policzek.
tylko kogoś innego. Pytanie jest takie, czy my powinniśmy bardziej ratować życie 30 osób, poświęcając życie jednej osoby, czy dać siebie zabić i być odpowiedzialnym za śmierć tamtych 30 osób, nie robiąc nic. Bo Biblia mówi też, że ten, kto mogąc zrobić dobrze, nic nie robi, dopuszcza się grzechu. To jest taki sam grzech. Kiedy mogąc uratować tych ludzi, ich nie ratujesz. No ja sobie zdaję sprawę, że oczywiście nie każdy jest w stanie mieć broń, nie każdy jest w stanie bronić siebie i innych, ale na pewno każdy jest w stanie myśleć. Każdy ma wpływ na to, co się dzieje, sposobem myślenia. Masz wpływ pośredni, bardzo pośredni, ale bardzo realny na to, jak wygląda nasza rzeczywistość. Na przykład twierdząc ostro, że powinniśmy zdelegalizować wszelką broń, tym samym wskazujesz ludzi na bezbronność względem innych osób, które są no złe, postępują źle, ewidentnie, krzywdzą innych. Bo trzeba zakładać, że na tym świecie są i będą zawsze ludzie, którzy po prostu, którzy nie są zainteresowani byciem uczciwym, porządnym, nie krzywdzeniem innych. Oni są zainteresowani tym, żeby cię zastrzelić, żeby zgwałcić twoją siostrę. No, ja wiem, że to jest drastyczne, ale tacy ludzie są. Czy my nie mamy się ich bać? My mamy brać pod uwagę ich istnienie. A jeżeli mamy do wyboru zastrzelić mordercę albo dopuścić do tego, że on zabije następne osoby, to no, co jest lepsze? No właśnie, zdecydujcie sami, co jest lepsze, co by Jezus zrobił, bo prawdę mówiąc, nie potrafię sobie go wyobrazić w sytuacji, kiedy widziałby, że trzech kolesi ziomali próbuje zgwałcić jakąś dziewczynę, a on by ich pobłogosławił i powiedział, idźcie w pokoju, rozgrzeszam was, i pozwolił im to zrobić. A jej by powiedział, jak cię ktoś zgwałci raz, to daj mu się zgwałcić drugi raz. Nie, ja tego nie widzę, ja tego sobie nie potrafię wyobrazić, a co mnie bardzo wnerwia, strasznie, bardziej niż boli, to mnie to wkurza, to jest to, że z tego, co wielu chrześcijan mówi, taki obraz Jezusa się wyłania. Jakby właśnie to był taki człowiek, który mówi, a wszyscy sobie przebaczajcie i wychodzi. To nie jest żadna ani mądrość, ani dobroć, ani wybaczanie. Zwykła głupota. Na koniec podsumowując, to ja chcę powiedzieć tyle. Rzeczywiście w Starym Testamencie są zasady sprawiedliwości, że jak ktoś tobie coś złego wyrządzi, to sprawiedliwe jest mu oddać tym samym, co on tobie zrobi. To jest sprawiedliwość. Prawdą jest, że Jezus powiedział, że zrzeknij się swoich praw do sprawiedliwości. Jeżeli ktoś tobie coś robi, nie musisz mu oddawać tym samym. Nie oddawaj mu, bo to jest lepsze. Ale nigdzie nie jest powiedziane i nigdzie Jezus nie mówił, że jeżeli ktoś kogoś krzywdzi, to my mamy tą sytuację zostawić i kazać wybaczyć temu, kto jest krzywdzony, a tego, kto krzywdzi, wypuszczać. Bo to nie jest ani sprawiedliwe, ani miłosierne, ani to nie jest żadne wybaczenie. To jest okrucieństwo względem ofiar, to jest wypuszczanie morderców, gwałcicieli, różnych takich na wolność. I to jest jedna wielka głupota i bezmyślność. Chrześcijanin nie ma być kretynem. Nie ma być bezmyślnym, prostacko myślącym, no głupkiem, po prostu nie ma być. Ma być człowiekiem, który zdaje sobie sprawę z konsekwencji, wie w jakim świecie żyje i myśli. Dlatego mam nadzieję, że jeżeli się kiedyś znajdę z kimś z was w sytuacji, kiedy jakiś szaleniec zacznie strzelać, to ktoś z was wystąpi w mojej obronie i go zastrzeli, zanim on zastrzeli mnie plus 20 innych osób. No a jeżeli nie, to ja to zrobię dla tych właśnie osób, które on chce zastrzelić. A przynajmniej mam nadzieję, że mi na to starczy odwagi, bo to jest to, co powinienem zrobić. No to co zrobię, to ja nie wiem, co zrobię, bo w takich sytuacjach nigdy nie wiadomo, co się zrobi. Ale tak bym chciał zrobić i wiem, że to jest mądre i że to jest dobre. Znaczy zabijanie nigdy nie jest dobre, stosowanie przemocy nigdy nie jest dobre, ale czasem jest wybór pomiędzy śmiercią 20 osób, które sobie nie zasłużyły na to, a śmiercią jednej osoby. No, mądry człowiek wybiera w tym wypadku śmierć jednej osoby, a jeżeli ktoś zostawia to wszystko, że sam się problem rozwiąże, to on jest odpowiedzialny za to, co się stanie, za konsekwencje swojego wyboru. I to jest wszystko, co chcę powiedzieć na ten temat, bo jest taki aktualny. I zapraszam do dyskusji w komentarzach na stronie www.odwyk.com. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem, nie powiedziałem jakichś głupot. No, może powiedziałem, jak się tyle mówi, to zawsze się coś palnie, jakaś głupota znajdzie tam. Sorry za to. No to tyle, cześć!